Dzień dobry, Mateusz Furs, firma Inblock. Dzisiaj w analizie jednego zdjęcia przypomnienie odcinka sprzed paru tygodni i omówię komentarz, a jednocześnie omówię różnicę pomiędzy dwoma sposobami pośladowienia obiektu i czym ta różnica się ma dla nas. Co to ta różnica robi? Bo z komentarza wynika, że nie jest to do końca jasne, a jednocześnie problem nadal z wilgocią występuje. I teraz omówimy sobie te różnice w posadowieniu na płycie fundamentowej i na ławach fundamentowych. Przyznam, że i tak chciałem zrobić taki odcinek, więc akurat jest świetna okazja, żeby to wszystko połączyć ze sobą do kupy, razem. Tak więc zaczynamy od komentarza, przeczytam go, a potem coś narysuję i mam nadzieję, że wyjaśnię sytuację. No to komentarz. Komentarz na kanale YouTube od użytkownika Alex Alex. Witam serdecznie, mam identyczną sytuację jak na załączonym filmie. Nowy budynek mieszkalny z garażem podziemnym. Zrobiłem identyczną odkrywkę. W garażu taki sam układ, z tym, że wylewka 8 cm i warstwa 17 cm betonu, razem 25 cm. Pod tym jest ława fundamentowa i na niej papa jako izolacja pozioma, lecz bez wywinięcia na bloczek betonowy. Bloczki podciągają wilgoć na około 50 cm. Teraz kwestia, jak to naprawić? Iniekcja do styku papy z bloczkiem coś da? Dodam również, że ściany działowe również tak samo podciągają, zatem woda prawdopodobnie szoruje wszędzie pod posadzką. Jak się tam dostaje? Najprawdopodobniej wcześniejszy błąd wykonawczy, lecz tego się już nie dowiemy. Prośba o poradę, jak zapobiec podciąganiu bloczków. Liczy się z tym, że woda pod posadzką i tak będzie stała. Ok, więc... Alex Alex. Ten komentarz świadczy o tym, że posadowienie obiektu jest inne niż na obrazku, który pokazywałem i pod którym to filmem Twój komentarz się pojawił. No i teraz ja to chciałem po prostu narysować, bo to będzie najłatwiej. Najpierw narysuję tą sytuację, która była omówiona na filmie. Na filmie mamy płytę fundamentową, czyli jak to brzydko nazywam, czasami dosyć gruby, czasami 50 nawet centymetrowy, a czasami i więcej kawał betonu, na którym stoi ściana. Czyli mamy płytę fundamentową, jeden beton, około tam powiedzmy 40 czy 50 cm i na tejże płycie stoi ściana zewnętrzna. I to jest ściana, ona ma przeważnie grubość tutaj 25 cm. Ok? Także mamy beton i beton, nie żadne bloczki betonowe. Mamy beton i beton. Beton płyty fundamentowej i beton ściany. I teraz na tym filmie pokazywałem jeszcze trzeci beton, czyli posadzki. Narysujmy tutaj taką malutką posadzkę w porównaniu. Ona tam miała pewnie kilka centymetrów, może 8, może 10, wszystko jedno. I na tym filmie, pod którym robiłeś komentarz, pokazywałem, że panowie wiercili dosyć wysoko ten otwór i, mówiąc krótko, nie dowiercili się do styku. A woda wciekała nam pomiędzy płytą fundamentową a ścianą w tym oto styku. Teraz jeszcze raz go narysuję, pogrubimy, mamy krechę. Otędy wciekała woda. Otędy wciekała woda i wpływała pod posadzkę i płynęła dalej. Nie? To jest nasz scenariusz z tego filmu, w którym omawiałem błędne wiercenie do styku roboczego pomiędzy ścianą fundamentową a płytą fundamentową w garażu podziemnym wykonanym w konstrukcji tzw. białej wanny. Natomiast z Twojego komentarza wynika trochę inna sytuacja, bo mówisz o ławie fundamentowej. Najpierw mamy ścianę, potem mamy stojącą pod niej ławę fundamentową. Oczywiście najpierw ławę się buduje, potem ścianę, ale okej. I teraz to, co Ty żeś zrobił, to zrobiłeś odkrywkę, w której piszesz, że mamy dwa betony. Mamy coś w rodzaju grubej posadzki, 17 cm. Powiedzmy, że tak. I na tym 8 cm posadzki. Taki oto scenariusz, nie? Problem polega na tym, że w Twoim scenariuszu ta ściana to nie jest ściana żelbetowa, tylko bloczki. Skoro tak, to podzielimy sobie to na bloczki. Ok. Ja wiem, że ja rysownikiem nie jestem, ale no cóż, jakoś to przeżyjemy. No dobra, powiedzmy, nie? I jeszcze jedną rzecz narysuję dosyć istotną. Powiedzmy, że poziom gruntu, oczywiście nie wiem i z komentarza tego nie wynika, ale powiedzmy, że tutaj mamy poziom gruntu, nie? Że tutaj rosną drzewa, wszystko to powiedzmy, że to wszystko do tego poziomu jest poniżej poziomu gruntu. Powiedzmy. I teraz ten scenariusz jest inny niż ten scenariusz. Dlatego, że nie mamy płyty fundamentowej, na której stoi ściana żelbetowa, tylko mamy ławę fundamentową, żelbetową, owszem, poniżej poziomu gruntów ziemi, na której stoją bloczki. I teraz mówisz, że odkryłeś tam gdzieś papę. Ja tą papę narysuję trochę grubszą krechą czarną. Piszesz, że ta papa jest niewywinięta na bloczki, więc ona jest pod posadzką, tudzież możliwe, że jest też pod tym pierwszym bloczkiem. I to jest ta izolacja pozioma. Pod posadzką, na gruncie, czy tam na chudziaku i tutaj pod najniższym bloczkiem. Oczywiście z Twojego komentarza wynika też to, że ta papa występuje tylko i wyłącznie pod ścianą, pod bloczkiem, a nie pod posadzką. Także jeżeli tej papy nie ma pod posadzką, to jest nawet jeszcze gorzej, ale cała reszta, którą mówię, w zasadzie trzyma się kupy. Bo ja tam wspominam za chwilę o dziurawej papie. No, a brak papy to jest jedna wielka dziura w papie w zasadzie, nie? I teraz pytanie, jak się przedostaje woda? No woda przedostaje się najprawdopodobniej dwoma jakby albo nawet trzema drogami. Po pierwsze, woda płynie wzdłuż tej papy z gruntu tutaj, stąd woda płynie pod i nad tą papą wzdłuż tego pierwszego bloczka. Przeważnie nad papą więcej płynie, dlatego że na tej papie jest taka pierwsza, gruba dosyć, wyrównująca warstwa zaprawy murarskiej, na której stoi ten pierwszy bloczek. I dosłownie wzdłuż tej papy, ja nawet, jest taki film, ja zrobię link do tego filmu w komentarzach do tego filmu, jest film na YouTubie, na chyba 1,5 minuty, w którym pokazuje, jak woda spod takiego pierwszego bloczka dosłownie wcieka do środka, nie? Ona płynie wzdłuż tej papy i wcieka tu. No jak tu, to w zasadzie jest w budynku. Drugą taką drogą jest to, że no, woda stoi pod tą papą teoretycznie, nie? W gruncie pod budynkiem w ogóle. Więc skoro stoi pod papą, no to już tam jest. I teraz tak, papa tutaj jest niewywinięta. No, wszystko jedno, czy jest wywinięta, czy nie. Jest pod nią. Jeżeli papa jest nieszczelna, a niestety, umówmy się, papa bywa nieszczelna, no to jest na papie. Jak jest na papie, to dociera do tego bloczka tutaj. Także ten bloczek w zasadzie stoi w wodzie. Albo w wodzie gruntowej, która wcieka tutaj po papie w tą stronę, zza ściany, albo spod spodu przez nieszczelną papę. Tak czy inaczej ten bloczek jest wilgotny. No to jeżeli jest wilgotny, to sobie go tutaj trochę powilgocimy. Jest wilgotny. Jeżeli ten bloczek jest wilgotny, a wszystko jest poniżej poziomu gruntu, no to ten drugi też jest wilgotny. Może trochę mniej, może trochę bardziej. Wszystko zależy od tego, ile tej wody się tam przedostaje i jak długo ta woda tutaj zalega. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli woda raz się przedostała w okolice na papę i stoi gdzieś tutaj w styropianie, w tej części na papie, no to w zasadzie tam jest. No bo przez to styropian nie odparuje, bo styropian jest w zasadzie nieprzepuszczalny. Poza tym na tym styropianie jest jeszcze przecież posadzka betonowa, prawda? Gdzieś tutaj. Więc generalnie rzecz biorąc, to się wszystko tam, brzydko mówiąc, kisi. A bloczki, w przeciwieństwie do tej ściany żelbetowej, nie są w żaden sposób wodoszczelne, są wręcz porowate. Ta ściana jest wykonana z betonu wodoszczelnego, tak zwanego W8, który w technologii białej wanny spełnia warunki wodoszczelności i nieprzepuszczania wody gruntowej. Także konstrukcja białej wanny to jest taka konstrukcja, która sama w sobie, sam ten beton w sobie jest szczelny. To jest i konstrukcja, i izolacja w jednym, dwa w jednym. Teraz oczywiście może przeciekać na tych stykach, połączeniach i tak dalej, ale to są połączenia i drobne uszkodzenia betonu, które można naprawić, a w tym przypadku tutaj nie bardzo jest co naprawić, no bo trzeba by wymienić te bloczki na beton, czyli w zasadzie zbudować budynek od nowa, tudzież podwieszać ściany, usuwać te zniszczone bloczki i w to miejsce lać beton. No trudno sobie to wyobrazić, prawda? Jak to naprawić? Zalecałbym odkopanie tej ściany od zewnątrz aż do ławy fundamentowej i zaizolowanie jej powierzchniowo. Tu narysujemy pionową krechę. Tutaj trzeba stworzyć do poziomu około 40, a nawet 50 cm powyżej poziomu gruntu ciężką przeciwwodną izolację pionową na tej ścianie od ławy fundamentowej i nawet na ławie fundamentowej. Tak, żeby woda gruntowa, która ma kontakt z ścianą, nie mogła się do tej ściany w żaden sposób przedostać. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, na wysokości posadzki trzeba zrobić izolację poziomu. Tak, żeby woda z tych wilgotnych bloczków poniżej poziomu posadzki w gruncie nie mogła już więcej wędrować. Oczywiście zniszczony tynk tutaj trzeba skuć, pozwolić tej ścianie podeschnąć i dopiero w momencie, kiedy ściana podeschnie i będzie ewidentnie widać, że jakby nowe porcje wody się do tej ściany już w ściany fundamentowej w górę nie przedostają, to wtedy można myśleć o aplikacji nowego tynku wewnątrz pomieszczenia na ścianie. Inaczej nie ma szans. Oczywiście można się pokusić o iniekcję, bo tam w pytaniu jest w tym komentarzu również mowa o iniekcji, powiedzmy tutaj w tą papę, coś w tym stylu, tak żeby zrobić taką izolację. Tak, można to zrobić. Natomiast najważniejsza jest izolacja pionowa. Dopiero druga w kolejności jest izolacja tutaj. Natomiast w tym miejscu wykonywać izolacji poziomej raczej nie ma jakby do końca sensu. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze ten brakujący odcinek tutaj w pionie od strony wewnętrznej ściany, który zawsze będzie miał kontakt z wodą spod budynku. O, z tą wodą, którą tutaj narysowałem wcześniej pod papą, a w zasadzie już na papie. I z tej strony brakuje zapewne izolacji pionowej na ścianie i z tej strony woda będzie mogła wnikać w te bloczki i iść w górę. Dlatego raczej bym powiedział, że na tej wysokości robiłbym izolację poziomą, czyli na wysokości posadzki wiercił otwory od wykopu, wszystko jedno, albo od strony wnętrza, po to, żeby wykonać izolację poziomą, a ta część ściany fundamentowej, która będzie poniżej, no niestety zostanie wilgotna na zawsze. Nie? To oczywiście nie jest dobre dla tych bloczków, bo one będą w jakiś sposób niszczały, ale nie ma innego wyjścia. Chyba że wykujesz całą tą część wzdłuż wszystkich ścian, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i wykonasz tutaj izolację pionową i izolację poziomą odbudujemy wtedy w technologii iniekcji na wysokości tejże ławy fundamentowej. Natomiast jeżeli nie ma takiej opcji, żeby rozwalić wszystkie ściany, a jeszcze przy ścianach wewnętrznych, no to de facto z dwóch stron, nie? No bo ściana wewnętrzna z jednej strony ma posadzkę i z drugiej strony ma posadzkę, a wodę łyka właśnie z powodu tej papy. Z tej papy, która nie chroni, jest woda pod budynkiem, jest woda w gruncie, nie ma izolacji pionowej na tych ścianach wewnętrznych i nie ma izolacji poziomej, albo nawet jeżeli jest, no to co z tego, że jest, jak górą opływa woda z gruntu dotyka do tych bloczków. Także dla ściany wewnętrznej tylko i wyłącznie izolacja pozioma może być wykonana racjonalnie, no jakby w jakimś tam myśleniu, że nie rozwalamy posadzki. Jeżeli rozwalamy posadzkę, no to lepiej, ale to jest w zasadzie przewracanie domu niemalże do góry nogami, no bo trzeba wykuć posadzkę z obu stron ściany, wykonać izolację, obie pionowe, izolację poziomą i dopiero odbudować posadzkę. Ciężko mi sobie wyobrazić, że w warunkach nieregularnego remontu można to wykonać. Dla ściany zewnętrznej zostajemy odkopujemy i robimy izolację pionową, tak jak narysowałem pomarańczową krechę, i wykonujemy izolację poziomą na wysokości posadzki. No bo znowuż trudno mi sobie wyobrazić, że tutaj będzie wykonane odkrywka, usunięcie tych wszystkich warstw podłogo-posadzko jakichś tam, żeby wykonać izolację pionową wewnątrz. Bez tego nie da rady. Także scenariusz filmowy to jest ten. Jeżeli jest żelbet, no to robimy tylko iniekcję i sprawa pozamykana, bo ten beton sam w sobie jest szczelny. Ten beton sam w sobie jest szczelny. Sklejamy go tylko, uszczelniamy te połączenia. W tej sytuacji tutaj nie ma nic szczelnego, no bo bloczki są porowate, czytaj, nie są szczelne, więc nie ma najmniejszych szans, żeby ten bloczek bez ciężkiej izolacji przeciwwodnej sobie poradził. I tyle. Także woda pływa zza ściany, woda pływa spod ściany i woda płynie spod posadzki. Ta papa jest najprawdopodobniej niedziałająca, a ta papa wręcz pomaga wodzie płynąć wzdłuż bloczka. Tak bym to widział. Takie są różnice pomiędzy dwoma sposobami posadowienia, czyli na płycie fundamentowej i na ławie fundamentowej i ścianie fundamentowej. A jeżeli ściana fundamentowa jest z bloczka betonowego, no to jest taka mała tragedia. Ja nie lubię bloczków. No niestety. Nie lubię bloczków i właśnie ten przykład Twojego komentarza, za który serdecznie dziękuję, pokazuje, że te bloczki po prostu są złym rozwiązaniem. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wyjaśniłem. W razie W oczywiście proszę pisać, pytać dalej, będziemy sobie wyjaśniać, znowuż wyjaśniać. Tyle w temacie. Dzięki za, chciałoby się powiedzieć, rozmowę. Dzięki za wysłuchanie mojego, może nawet ciut przydługiego monologu, ale chciałem się wypowiedzieć od A do Z. Super, miłego dzionka, do widzenia. Mateusz Furs, firma Inblock.